witam, witam, siema, siema. W ten niedzielny poranek, chociaż sobie nie wiem, kiedy będziecie to oglądać, ale w niedzielę, czy tam później. Dzisiaj chciałem zaprezentować takie dwa projekty, myślę dosyć ciekawe. Jeden i drugi dają jakby pasywny dochód, jeżeli z nich skorzystamy. Jeden to jest taka bardziej zabawka, a drugi jest bardziej konkretny, czyli ten tutaj, który teraz widzimy na załączonym obrazku, czyli CryptoArp. I czym jest CryptoArp? To jest taki projekt, który podobnie jak ostatnio prezentowałem Arbitula, umożliwia arbitraż na rynku kryptowalut, z tym, że tutaj mamy bota, czyli nie musimy tutaj sami się w to bawić, bot robi wszystko za nas, tak? Także to jest taki główny projekt CryptoArp. Bot, teraz tak, przejdźmy do konkretów. Bot może handlować w Bitcoinie, w Bitcoin Cash, w Ethereum i w Litecoinie. Tego. Roadmap. Roadmap jest taki, że planują potem, oprócz bota w arbitrażu, pule miningowe, a następne ICO, czyli po prostu wyjście na giełdy. Ale to za chwilkę. Tutaj mamy przykład, przykładowe zarobki z danych jakby pakietów arbitrażowych. Jak widzimy na załączonym obrazku, wahają się one od 1 do 0,5% dziennie. No wiadomo, największy arbitraż pro daje największe tutaj zwroty dzienne, tak? I zaraz przejdziemy. Dlaczego warto? Tak, dlaczego warto? Discover as an adventure. Protection and customer funds, czyli po prostu mamy tutaj ochronę funduszów naszych klientów, tak? Mobilność, nie wiadomo, dostępne jest to także również na komórki, znaczy pewnie będzie. Szybkie wpłaty, wypłaty, prywatność, nie. Tak, firma tutaj nie wymaga żadnych danych tych identyfikacyjnych, jakichś PESEL-ów czy czegoś. Nie ma tego. Jest transparentność i jasne warunki korzystania, wszystko jest konkretne, no i mamy 24 godziny na 7 support, czyli pomoc po prostu. Ale to tam myślę, no większość firm daje takie możliwości, więc jedziemy dalej. Główny partner marketingowy to Radek Bowi, znany bokser, tak. Sama firma CyberLabs to jest jakby firma matka tego całego CryptoArba, utrzymała fundusze z Unii Europejskiej, czyli nie jest to jakaś sobie tam znowu firma krzak, tak? No i jakiś dodatkowy certyfikat związany z energią odnawialną, to możecie się z tym na spokojnie zapoznać. Dobra, teraz jak sobie wejdziemy w Investors Plans, no i tu mamy schemat działania całego tutaj projektu. No tak już mówiłem, Bitcoin, Litecoin, Ethereum i Bitcoin Cash to są możliwe wpłaty na depozyt. I no, czyste dane techniczne, dobra, to może pominijmy. Aha, no nie ma żadnych tutaj jakby opłat przy deponowaniu kasy i przy wypłatach, żadnych tam dodatkowych prowizji. I teraz mamy tutaj tak zwane pakiety arbitrażowe, tak? Najmniejszy to jest Starter, Investment Amount, czyli możemy zacząć już od 25 dolarów testować to narzędzie, także no, nie jest jakiś tam majątek potrzebny, żeby zobaczyć, na czym to polega, z czym to się je. Od 25 do 500 obowiązuje nas pakiet Starter. Działa przez 30 dni. I tak, Distribution of Profits 50%. O co tu chodzi z tą dystrybucją? Teraz przykład. Tutaj jest to podane. Na przykład masz inwestycję 1500 dolarów, tak? Więc zaliczasz się do pakietu Basic, bo tutaj są te widełki, w tych widełkach się mieści. I twój plan jest podzielony na... dostajesz 70% wszystkich zysków, czyli po prostu jeżeli my wygenerujemy profit w wysokości 1 dolara dziennie, czyli jakby bot, to ty otrzymujesz z tego 0,7% na swoje konto, na swój balans, tak? Także tak to w skrócie wygląda. Także można powiedzieć, że do tego 1% dziennie można zarabiać na tym bocie, tak? Czy on jest skuteczny, czy nie jest skuteczny, to już sobie musicie sami sprawdzić. No, patrząc na te tutaj, już pokazywałem wcześniej, na te wykresy. No, znikły. Gdzie to jest? O, no to niby zarabia, tak? Niby jest fajnie, tak? Mamy tutaj kilka dni. Dobra. I to jest pierwsza rzecz. Teraz jak sobie wejdziemy w World Paper, możemy sobie zobaczyć, jakie są nasze plany firmy. Ekspansja operacyjna i by mining business, czyli po prostu ekspansja
związana z wprowadzeniem biznesu miningowego, czyli zapewne zakup tych wszystkich koparek i tak dalej. Creation Super Lab Mine, no to jest to samo. Nowe inwestycje, plany inwestycyjne związane właśnie z miningiem, to będzie... To wszystko będzie w lipcu, także już za chwilkę będziemy mieć oprócz bota również pule miningowe. Także mamy tutaj jakby dwie metody zarobku. Sorry, jeszcze nie wyzdrowiałem. W sierpniu prezentacja, pełna prezentacja teamu i partnerów. I uwaga, we wrześniu mamy przesprzedaż ICO, bo wchodzą również na giełdę. CryptoArb Coin będzie... I CryptoArb Coin będzie również możliwy jakby w depozycie w tych wszystkich inwestycyjnych planach. Tak, także to tak na pokrótce. Możemy się oczywiście tutaj zapoznać z White Paperem. No tutaj już wspomniany wcześniej Riding Bobby. Tu mamy team. Czy team jest duży? Zobacz ile są osób. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No dużo osób tutaj nie ma. Coś tu jeszcze chciałem się do czegoś doczepić. Bo pamiętam, że miałem się doczepić, żeby nie było, że to jest takie super. Gdzieś tu swego czasu... O! Był rebranding już 25 stycznia tego roku oraz była zmiana prezesa, czyli CEO. Pytanie, dlaczego ten prezes się zmienił? No ale dobra. Sama firma CyberLab, no też jest młoda, bo była dopiero rejestrowana w lutym, 13 lutego. Kapitał firmy to 200 tysięcy funtów. Działa w Anglii, tak, w Cambridge Science Technology Centre. No, dobra, no i to chyba wszystko, co chciałem powiedzieć. Link dostaniecie do tego projektu w opisie, oczywiście, na dole pod filmem. Dobra, i jedziemy. Drugi temat. Dobra. CryptoTab to jest takie sobie rozszerzenie do Google Chrome, czyli do naszej ulubionej przeglądarki. Czy ja z niej osobiście korzystam, chociaż ostatnio zaczyna mnie wkurwiać, no ale trudno. To jest po prostu mining Bitcoina, kopanie Bitcoina poprzez przeglądarkę. Jak widzimy na załączonym obrazku, coś tu się kopie. Sorry. Tutaj możemy ustawić maksymalną siłę w haszach na sekundę, czy chuj co to jest, pewnie hasze. Tutaj jak sobie klikniemy po prawej stronie, to mamy balans, wykopane wszystko, tak. No i oczywiście jest możliwość, jak tutaj widzimy, polecania tego i dzięki czemu możemy sobie mnożyć jakby siłę wydobywczą poprzez polecanie tego projektu dalej, tak? Gdzieś tu był, cholera, nie przygotowałem się, gdzieś tu miałem taki plan, jak te zarobki rosną wykładniczo od ilości poleconych, ale to sobie już można znaleźć w internecie. Także temat to jest CryptoTab, wchodzimy sobie na główną stronę, ściągamy sobie na Chroma i sobie po prostu kopię. Czy komputer zamula? No muszę powiedzieć, no troszeczkę mi YouTube zamula, albo RedTube, jak oglądam, no ale trudno, jakoś tam to przeżyję sobie i jest git. Także jeżeli chcesz sobie pokopać, trochę popolecać to, jeżeli masz możliwość, to myślę, że warto się taką zabawieczką pobawić. Jeżeli chodzi o wypłaty, no pytałem kilku niezależnych ludzi, którzy, no wiadomo, się nie znają, że wypłaca. Tak, parę dni temu pytałem, wypłaca programik, póki co oczywiście. Także bierzmy poprawkę na to, że tego typu zabawki, no, wypłacają, potem mogą przestać wypłacać, tak? Dobra, dzięki, siema, miłego, ja.